Witam ponownie na moim kanale, z tej strony Fun City, a to kolejny odcinek z gry Cities Skylines 2. Tym razem na nowym mikrofonie. Postanowiłem zainwestować w lepszy sprzęt, aby jakość moich materiałów była jeszcze lepsza. Dziękuję Wam, bo to wszystko dzięki Wam, drodzy widzowie. Zachęcam do wspierania kanału, żeby kanał jeszcze bardziej się rozwijał. Subskrybujcie, zostawcie łapeczkę w górę, a my na początku przejdziemy do tego, co nowego w aktualizacji, która miała miejsce parę dni temu. I zdziwiłem się, że był update 1.0.18, a nie wiem, gdzie podziała się wersja 1.0.16 i 17, tylko od razu na 18. Może czegoś nie zauważyłem, nie wiem. Z tego, co mi się na początku rzuciło w oczy, to to, że mamy teraz dynamiczny stan konta, tak bym to powiedział. Czyli pieniądze widzimy od razu na żywo, jak idą w górę bądź w dół, co mnie osobiście się podoba, bo no tak to fajnie wygląda, gdy widzimy ten poziom pieniędzy, gdy idzie szczególnie w górę. Tak to było właśnie w jedynce. Mamy też ważne poprawki, jeżeli chodzi o samochody, bo została zmieniona, naprawiona to, jak samochody zmieniają pasy, co gdzieś sobie może zaobserwujemy, jak to będzie, moi drodzy, wyglądało. O, zobaczcie, jak samochody łagodnie zmieniają pasy. Naprawdę tego brakowało, to jest takie teraz przyjemne, bo wtedy oni tak te pasy zmieniali chaotycznie, że to był dramat, przez co były korki też między innymi w mieście. A teraz, oj, się trochę widzę, gościu pogubił, ale to się zdarza, także naprawdę teraz jest to bardzo realistyczne. Mamy też poprawki troszkę, jeżeli chodzi o samą wydajność. I czy ja to jestem w stanie zauważyć? Wydaje mi się, że tak. W centrum miasta mam około 30 FPS-ów, a na obrzeżach, gdzie nie ma nic, mam ich 60. O! Więc bardzo, bardzo fajnie. To jest też powód, dlaczego czasem buduję coś poza miastem, żeby było po prostu płynniej. Także sorki, ale no chyba też byście chcieli, żeby ta gra była bardziej płynna. No mogło być lepiej, ale naprawdę nie ma tragedii. Mamy też ogarnięte pojemności pojazdów, między innymi samolotów, ciężarówek, magazynów. Naprawione zostały również wypadki drogowe, które trwały wiecznie. I to naprawdę dobrze, że to naprawili, bo taki wypadek, gdy był na drodze, to potrafił zablokować połowę dzielnicy, przez co były korki. A teraz podobno jest to naprawione. Mamy tu jakąś, widzę, dziwną szczelinę w drodze, ale to jest chyba po to, żeby, prawda, most pracował, także to jest dobre. Naprawiono również to, że terminale ładunkowe przechowywały śmieci. Naprawiono również pieszych, którzy chodzili w powietrzu. Tego nie zauważyłem, ale gdy takie coś występowało, to bardzo fajnie, że mamy to naprawione. Ciekawe, czy naprawili pieszych, którzy chodzą po autostradzie. Teraz nie widzę, żeby chodzili, więc moi drodzy, dobra, jednak widzę. Nie było tematu, jednak dalej sobie chodzą jakby nigdy nic, także troszkę słabo. Mam nadzieję, że to będzie naprawione, ale w sumie może to jest takie bardziej realistyczne wtedy, że tak sobie chodzą. Mamy również poprawki graficzne, wizualne, tekstury naprawione, między innymi tam jakieś światła, tekstury pojazdów, budynków, więc to też bardzo fajnie, żeby to tak się nie gliczowało. Także to chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze update'y. Było ich tam jeszcze troszkę więcej, ale takie naprawdę pierdółki. Także to nie ma co, moi drodzy, omawiać. Moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do budowy, myślę, kolejnej, dalszej części miasta, takiej rozbudowy, którą, myślę, przeprowadzimy sobie w tej części. Bo ja też chciałem jakoś to, moi drodzy, ogarnąć, żeby to już też jakoś, prawda, prezentowało się lepiej. I na pewno wydaje mi się, że chciałbym sobie zrobić połączenie z tą częścią miasta, z tą taką wioską tutaj, bo na razie jest tylko tędy przejazd. A wydaje mi się, że samo dojście szybsze do lotniska też byłoby lepsze. Tylko tak, tutaj no na pewno chciałbym zrobić może jakiś taki wiadukcik nad tymi torami sobie zrobimy. Także tutaj jeszcze będzie na wprost. Lecimy teraz na te 10 metrów. Czy ja tutaj tędy przejadę? Przejadę, chyba bez problemu nawet, dokładnie.
więc bardzo dobrze, nie będziemy musieli to jakoś bardzo tego podwyższać, także na te 10 metrów bardzo łagodnie, nawet trochę możemy bardziej stromo zrobić, myślę 4% to jest i tak bardzo łagodnie. Lecimy sobie kątem 90 stopni nad tymi torami teraz, tutaj sobie ładnie przelecimy, elegancko będzie, elegancja, franza ta, turbulencja. Tutaj będzie też bardzo mi to fajnie wyjdzie, więc jestem w szok i niedożywienie. Także, tak mi rób ta. I tutaj zjedziemy teraz na przykład takim fajnym zakrętkiem. Tylko na dwa razy, żeby to było łagodne, czyli tutaj sobie zlecimy 90 stopni na 5 metrów. Pyk. I tutaj na 0. I to prezentuje się teraz jak? Pokażcie mi to. Dobra, no tutaj tu jest taki dziwny spadek, bardzo, bardzo stromy, szczerze mówiąc. No teraz prezentuje się, wydaje mi się, znacznie lepiej, mimo że tutaj nadal jest taki dosyć ostry spad, który jest chyba przez to, że mamy troszkę tutaj teren niżej. Okej, teraz niech będzie. Damy sobie jeszcze oczywiście w tym miejscu jakieś rondo. Może być troszkę większe również. Także tu mamy już połączenie z tą częścią miasta. I nawet nie wiem, czy tego sobie z autostrady może nie zrobić. Nie, niech będzie jakieś też takie dojście, chodniczki do tamtej części. Teraz zajmiemy się tutaj, jakby tutaj to miasto fajnie zrobić. Mamy tak, tutaj mamy tą całą stację metra. Też musimy metro sobie w tym miejscu ogarnąć, to jest pewne. Zjedziemy sobie na te 0 metrów. Tutaj przelecimy, myślę, taką drogą na wprost przez cały ten teren. Możemy też połączyć się chyba bez problemu z tym lotniskiem tutaj jakoś. To nie powinno być tutaj dużego ruchu, a jak będzie, to no to trudno. To sobie tam najwyżej zmienimy i będzie to trochę lepiej wyglądało, ale tutaj myślę bez problemu może być zakręt albo jeszcze połączenie z tą drogą na dole tutaj jakoś. Też chyba może to być w ten sposób. Kąt 90 stopni. Z tą drogą gdzieś tam dalej będzie sobie jeszcze można kiedyś pójść, myślę bez problemu. No a tutaj będzie teraz takie jakieś zwykłe po prostu połączenie, skrzyżowanko. Może jakieś rondo sobie tutaj zrobimy. W ten sposób. Jak to wygląda? Tu jest chyba w miarę równo też. Więc git. I tu 180 stopni. No i tak. Coś takiego. Tak, jeszcze jakiś kolejny łączniczek. Samochody tu już widzę, tędy jeżdżą, co mi się podoba. Też znalazłem, moi drodzy, w opcjach takie coś. Jak preferencje wydajności. Możemy sobie zrobić, określa priorytet dla zasobów procesora przy dużym obciążeniu. Prędkość symulacji, równowaga albo FPS-y. I to chyba chodzi o to, czy ma być jakby prędkość symulacji, żeby gra nie była tak bardzo wolna, albo że ma być więcej FPS-ów. Chyba tak to działa. Możemy sobie dać na równowagę. Zobaczymy, czy coś się zmieni w tym momencie. No tak jakby trochę ten pojazd szybciej jechał. Nie wiem. Nie wiem, czy to tak działa. Ale tak bym miał trochę FPS-ów więcej? Czy mi się wydaje? Chyba nawet mniej. Albo nie, tyle samo, dobra. Także nie było tematu. Także no w sumie nie wiem, jak to działa, ale ciekawe. Okej, tutaj sobie zrobimy drogę. Chciałbym jakąś drogę sobie zrobić tutaj za tym budynkiem na pewno. Tak, żeby też było połączenie do tej drogi tutaj. 180 stopni, właśnie w ten sposób sobie to zrobimy. Tutaj też będą jakieś budynki sobie stały bez problemu. Tu będzie idealnie, o idealnie tutaj wyszło skrzyżowanko w tym miejscu. Dobra, i teraz jak tutaj jakąś tą dzielnicę sobie fajnie zrobić? Myślę, że możemy użyć do tego tej siatki na przykład, bo dawno tego nie używałem. I zrobimy sobie siatkę dróg, taką po prostu zwykłą. Taką czy taką? Wydaje mi się, że taka będzie chyba trochę lepsza. W ten sposób. Tam nie, tam trochę za blisko by to było. Znaczy ja sobie to w ten sposób zrobię, ale tutaj to nie będzie tak wyglądało. No i teraz mi się to zepsuło całe superancko.
To raczej bym widział w troszkę inny sposób. Nawet nie wiem, czy nie połączyć się do tej drogi tutaj, a tą zrobić sobie na wprost i połączyć się z tamtą jeszcze. O, to by myślę było też chyba lepsze nawet, bo będzie to wyglądało tak dla mnie lepiej. Zrobimy to tak, zrobimy to tak i po prostu zakręci tutaj w ten sposób. No i git, także dobra, chyba nawet lepiej. Tutaj bym też sobie jeszcze jakieś takie malutkie ronda widział. Tutaj będzie dużo rond. Oj tak, tu będzie dużo. A gdybym tak tutaj wszędzie te ronda porobił? Dzielnica rond, dobra. To brzmi ciekawie. Ej, ciekawie. W sumie spoko, bo sobie można wszędzie zawrócić. Ej, to jest dobre. W ogóle ile dostałem punktów teraz za to wszystko. Tu mi się jeszcze bardzo fajnie, ładnie droga zmieści. Tylko bym prosił prosty odcinek, żebym budował. Tu bym sobie chętnie przejechał jakoś wzdłuż tych torów, nie? Tylko oczywiście nie mam żadnego punktu odniesienia do tego, jakby to musiało wyglądać. Na oko to umarł chłop w szpitalu. Ale tory też myślę na oko można sobie zrobić. Czyli jakoś tak, mniej więcej. Jak to by tutaj wyglądało? Powiem wam, nie ma tragedii. Tutaj te sobie podłączymy tak, żeby złączyć się z tamtą drogą. Na szczęście tu mamy już jakiś punkt odniesienia, więc przynajmniej to. To gdzieś do tego miejsca. Ładne zakręty tutaj sobie zrobimy. Pyk. I pyk. Dobra, także to prezentuje się całkiem fajnie. Taka droga na jeszcze jakieś budynki. Tu będzie bardzo fajne też miejsce do życia przy tej całej wielkiej zajezdni. To jest zajezdnia? No taka zajezdnia. Stacja rządowa, metro, no dobra. Także, no czyli zajezdnia. To będzie, serio, mega, mega ciekawe. Tutaj będziemy sobie robić może tak po drugie skrzyżowanie, żeby tutaj tego nie było zbyt dużo. Tu też bym raczej widział pod jakimś innym kątem. O, pod takim kątem sobie tutaj zrobimy to skrzyżowanko. Podłączymy się elegancja, Francja, turbulencja do tej drogi. Dobra, nawet to wyszło. Jestem zadowolony i tutaj sobie też zrobimy takie skrzyżowanko, po prostu zwykłe. No niestety to mi się chyba rondo nie zmieści, takie nawet małe. O, takie małe się zmieści, no i bardzo fajnie. I tutaj też się zmieści, dobra, także tutaj będą ronda. No to mi się już nie zmieści, ale tutaj no problem. Dajcie znać, kto by chciał tędy jechać. Kto by chciał przez tą dzielnicę rond jechać. Wydaje mi się, że no mało osób, ale... Tutaj też bym się jakoś chciał połączyć, myślę, w ten sposób do tego ronda. Żeby też był jeszcze jakiś wjazd w tym miejscu, na tą piękną dzielnicę rond. Tutaj jakbym się połączył z tym. Myślę, że możemy to zrobić 180 stopni. I tutaj by się ta droga też chyba kończyła, bo też w tą drogę dla autobusów nie chcę za bardzo wchodzić. Jakieś takie rondo, żeby było jak wszędzie, to myślę, że możemy się połączyć i tutaj ten teren, o matko, nie zauważyłem, że tu jest tak krzywo, sobie tego terenu nie wyrównałem, to trzeba by to trochę tu ogarnąć, jakoś w ten sposób, tutaj sobie to też trochę załagodzimy teraz, no i znacznie lepiej to wygląda, te bloki przynajmniej nie będą wyglądały tak mega dziwnie w tym miejscu. O! No i git. Teraz będzie. Teraz lepiej nie mówić. Także łączymy się jak było. I stąd podlecimy na przykład tutaj taką drogą. Będzie oczywiście też rondo, no bo jak żeby inaczej. Tutaj też może być jakiś wjazd, jakieś skrzyżowanko. Gdzieś może troszkę dalej. Gdzieś w tym miejscu. Myślę bez problemu. Dobra. Jakiś kolejny wjazd do tej dzielnicy. A tu mi się jeszcze jakaś droga zmieści? Tu mi się droga nie zmieści. Tu mi się w ogóle się to połączyć? I się wściekli? Co ty? Tak to nie. Tak to nie. I tutaj też jakaś taka droga. Ej, powiem wam. Takiego tutaj jeszcze nie widziałem, takiej dzielnicy. Co tu się wydarzyło?
Łomatko jedyno, to miało być ogarnięta, to widzę, że jeszcze gorzej niż było. Ale nie, bo to są korki. Aha! Panie! Aż chłop zniknął. Ej, no miały być te pasy. Co wy tutaj robicie? Ej, co tu się dzieje? Czemu samochody mi znikają w tym miejscu? Ej, to miało być ogarnięte. Bo tu jest wypadek. No i samochody mi znikają przez to? Ale to jest dziwne. Nie wiem, by to mogli jakoś ominąć chyba? Mogliby? No to już mi poznikało w ogóle. To ruszyli. No dobra. Tu widzę, przyjechała policja. Oczywiście dalej wszystko zaśnieżone. Ogarnita się to w końcu. Bo to jest dramat. Widzę, że też powoli idzie w końcu wiosna. Bo już mam dość tej zimy, szczerze mówiąc. Dobra, także to mamy, moi drodzy, ogarnięte. Będziemy tutaj sobie za chwilę robili domki. Zanim przejdziemy do budowy domów w tej dzielnicy, szkół i w ogóle, to zobaczcie, jak prezentują się dwie nowe mapy. To właśnie Słoneczny Półwysep oraz Koralowe Bogactwo. Pewnie jeżeli chodzi o wszystkie rodzaje złóż, surowców. Dokładnie, mimo że to ma więcej, no dobra. Ale no, tak to się prezentuje. Zobaczmy po kolei, czyli może te koralowe bogactwa. Tak prezentuje się ta mapka. Jest dosyć płaska, totalnie nic nie ma. Mamy za to dosyć dużo wody, więc statki bez problemu. Ale szczerze, jest to darmowa mapka, rozumiem, ale jest taka brzydka, bo tutaj nic kompletnie nie ma, nie? To jest taka mapa, gdzie osoby są w stanie to zrobić w ciągu chwili, no bo co tu jest trudnego? No zrobić teren, wylać cały po prostu, trochę pousuwać, gdzie będzie woda, jakąś sobie zrobić, nie wiem, jedną rzeczkę i to jest wszystko, nie? To jest kompletnie wszystko, tu nic nie ma. Jak dla mnie mapka, no nie jest zbyt ciekawa. Kolejna mapka to Słoneczny Półwysep i tutaj już coś się dzieje. Mamy jakąś górę, jakieś pagórki, las. Bardzo mi się to podoba, jak tutaj się prezentują te całe skarpy, bo to też mi się podoba. Tu widzę jakąś rzeczkę. Dużo wysepek, które są niestety już poza tutaj tym całym moim terenem, szkoda. No ale ogólnie powiem wam, że jest całkiem fajnie. Niestety no tam nie możemy się dostać, bo to już są tereny nie nasze. Ale no ta mapka, jakbym miał wybierać, no to jest lepsza niż tamta. Mimo że też jest taka bardzo pusta i za bardzo no tutaj nie ma co robić. Ale przynajmniej mamy jakieś wysepki, gdzie możemy takie fajne porobić miasteczka. To naprawdę na duży plus. Przejdźmy do budowy domków w tej dzielnicy. Ja też bym chciał tutaj takie fajne, duże wieżowce. Samoloty mamy w tym miejscu, więc no problem. Tutaj bez problemu jeszcze możemy sobie jakieś bloki fajne robić. Ale też niekoniecznie wszędzie bym chciał je tutaj widzieć, bo troszkę bliżej, no to bym sobie zrobił, przypuśćmy, te moje ulubione, bo mamy też spore zapotrzebowanie i te zrobimy sobie tam, gdzie mamy po prostu wszystkie kratki równe, żeby to po prostu dobrze wyszło. A tam, gdzie mamy takie krzywe, to damy sobie bloki albo jakieś, prawda, sklepy trochę większe albo trochę mniejsze. O, w tym wypadku mogą być trochę mniejsze, żeby to lepiej też, moi drodzy, się prezentowało. Myślę, że tutaj troszkę bloków nie zaszkodzi, szczególnie, że mamy, no właśnie, tutaj wszystko krzywe niestety. Ale tutaj to ja sobie chyba nawet wszędzie bym takie zrobił, bo one mi się bardzo podobają, jak to się prezentuje. Takie fajne, malutkie bliźniaczki. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tutaj co? No troszkę sklepów, myślę, tak bliżej tego, bo no hałasy i w ogóle. Mamy dużo klientów w tym miejscu, więc też bardzo fajnie. Także chyba całe to, żeby ten hałas trochę ograniczyć, to sobie tutaj walniemy sklepy. Tutaj troszkę, przypuśćmy, może takich, tych tanich mieszkań na przykład. Mamy Pałac Molari. O, bardzo ładnie się prezentuje. Zaraz sobie go zrobimy. Tutaj będzie troszkę takich, przypuśćmy, bloczków. Myślę, że może być. No, pokażcie mi, jak to się prezentuje, ten budynek. Okej, okay. Ten piękny budynek w starodawnym stylu podnosi na duchu każdego. Okej, tylko jak to wygląda? Ej, taki kurka wodna, fajny ten, fajny budynek. Ciekawy bardzo. No dobra, to całkiem, całkiem fajnie.
czy ten śnieg w końcu mi zejdzie, bo już mam go, szczerze mówiąc, po dziurki w nosie. Ile może być zima w tej grze? To jest dramat po prostu. Dobra, tutaj jak jesteśmy, to zrobimy sobie, przypuśćmy, te takie domki razem z handlem zrobimy. To będzie, myślę, prezentowało się całkiem fajnie, bo one też są w miarę duże, te budynki. Więc będzie to chyba w miarę spoko. Przy samej tej, to sobie to ogarniemy. Tutaj również przy tych torach, bo one są takie troszkę biedniejsze, bym powiedział. Więc myślę, że może być w tym miejscu. Tutaj mamy te druty i niech sobie one idą do tej całej elektrowni atomowej. Tutaj również sobie zrobimy takie sklepy. Tutaj przy tej szkole też nie widzę problemu, żeby to całe było zapełnione. Przejdźmy do budowy szkół, bo znowu o tym zapomnę. I mamy, moi drodzy, jeszcze kolejny nowy budynek. Super, to sobie go zbuduję od razu. Tym razem tutaj, o, figura. Dobra, i to jest taki troszkę większy budynek, który może być gdzieś tutaj przy tym wjeździe na przykład. Proszę bardzo. Z bardzo ładnym widokiem na druty. No dobra, no dobra, dobra, dobra. Myślę, że może być. Tutaj się już też fajnie budują, także te szkoły, bo znowu zapomnę. Tu możemy sobie jakąś szkołę zrobić, na pewno. Bo zapotrzebowanie troszkę jest. Szkoła pomaturalna gdzieś tu chyba jest. Wiem, że chyba tutaj nie mamy liceum nigdzie za bardzo. To sobie, bo to chyba nie jest liceum, nie? Co to jest, liceum? To jest chyba liceum. Tak, okej. No tak, bo tu jest też całe to boisko, którego no niestety nie mogłem zrobić, ale mamy inne. Dobra, także jest git. Ale szkołę pomaturalną, bo tutaj chyba jej znowu nie ma nigdzie za bardzo w pobliżu. Więc jak najbardziej taką szkołę możemy sobie jeszcze jedną walnąć. Już to jest do tego? Nie, to jest do liceum, to czemu się pokazuje. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Super. Parkingi, moi drodzy. Parkingi, jest to jedna z ważniejszych rzeczy, które muszą być, szczególnie tam, gdzie mamy jakiś blisko handel. Wtedy będą z tego, wiecie, no, korzystali częściej. No dobra, bo tutaj to mamy tak wszystko, wiecie, jeszcze w drogach. Teraz już widzę te korki na wjeździe tutaj. Naprawdę, tutaj będzie tragedia, przez to, że buduje się tyle nowych, ciekawych, super budynków. Czemu są państwo niezadowoleni? Bo małe domy. No to z tym to nic nie zrobię. Małe domy, że co? Że to jest mały blok? Zbyt mały blok się zbudował, to po to się zbudował. Nie wiem, czemu się tutaj coś zbudowało. To jest w ogóle to? A, tu jest, widzicie, tu jest... Coś tu było innego zaznaczone. Zamienimy tam, gdzie mają z tym problemy. To proszę wynocha i tutaj damy po prostu inne te. Inne strefy. Te, niech się pobudują takie duże, wielkie bloki. Tutaj jeszcze za bardzo nie wiem, co zrobić koło tych parkingów, bo też coś bym tam chciał zrobić. Więc jak już jestem... ten kąt to jest chyba... Chyba ten. Zrobimy sobie też taką drogę, którą w sumie najpierw mogłem zrobić. Dobra, trochę będzie krzywo, ale... oj tam na razie też sobie wywalę stąd ten słup, bo przelecimy sobie tutaj z drogą. No pod takim kątem, tutaj coś chyba jest krzywo trochę. No tam trochę krzywo jest, ale... dadzą se radę. Nie takie rzeczy się robiło. Dobra, teraz tak, tutaj muszę jakoś przejechać z tym drutem. Tak i tak, dobra, no udało się. Bardzo fajnie, że możemy sobie nad budynkami tym wszystkim przelatywać. Nie wiem, czy ja sobie tutaj nie wywalę tych drutów jednak na drugą stronę, wiecie. Tutaj też bym coś widział, jakieś budynki, jakieś bloki. Bloki bym tutaj widział. Przy autostradzie myślę idealne bloki. Jak się zbudują, to fajnie, jak się nie zbudują, to trudno. Ale no, mam nadzieję, że się zbudują. Tylko niech mi nie narzekają później na hałasy tutaj w tym miejscu. Proszę bardzo, myślę, że spoko, bez problemu mogą się zbudować. Tylko to ja mówię, druty musimy sobie walnąć na drugą stronę. Lecimy tędy. Przelecimy bez problemu. Tutaj ładnie w tym węzełku sobie to popodłączamy, jak to wygląda.
No i kurka wodna, elegancko. Właśnie o tym mówiłem, tu mamy już duży ruch. Naprawdę duży ruch się zaczyna robić. Problemy mamy tutaj z mało klientów. No to trzeba ich zrobić więcej. Zara będzie ich więcej. Dobra, tutaj się mam nadzieję coś tam pobuduje po jakimś czasie. Ale można by też rozbudować troszkę tą niską gęstość właśnie w tym miejscu. Mamy takie wolne przestrzenie, które nie są nigdzie tutaj wykorzystane. No to myślę, że tak, żeby to też całe połączyć, to myślę, że można by to zrobić. Pytanie, czy ja sobie tutaj mogę powiększyć troszkę ten budynek. Tu mamy już maksa, więc tutaj mogą być te domki jeszcze bez problemu. Tu możemy sobie to jeszcze poszerzyć. Nie widzę przeciwwskazań. Nawet do tutaj poszerzymy sobie całe to. O, patrzcie tutaj, ile jeszcze mam niewykorzystanego miejsca. Dobra, 180, to coś takiego sobie tutaj zrobimy. W ten sposób, a tutaj też będą jakieś domki. Takie wiecie, blisko, bo dosyć tego. Tutaj tej drogi już nie będziemy usuwali. Skoro została zbudowana, no to trudno. Musimy jakoś to dać radę połączyć się do tej drogi w inny sposób. Czyli właśnie w taki sposób. I też będzie to, myślę, całkiem fajnie wyglądało. O, elegancko, bardzo ładnie. Do tego jeszcze jakieś drogi takie tutaj na przykład. I bez problemu, pokażcie mi tu jeszcze hałas, bo dosyć ważny aspekt. No, to się trochę drze. To się trochę drze, nie ukrywam. Nie ukrywam, że to się trochę drze. Więc co, no jakieś takie sklepiki małe tu możemy zrobić na przykład. O, dalej to domki, nie? Dalej domki, tam już tego hałasu tak bardzo nie ma. Tutaj jeszcze też jakieś domki sobie zrobimy. Troszkę sklepu jeszcze jakiegoś jednego tutaj niech będzie. Tu jeszcze jakiś mały domek. Tutaj też będą mieli do pracy blisko, więc zawsze jakiś plus. No, także żeby to też tak się całe połączyło, bo tu takie jakieś dziwne się porobiły te takie wioski malutkie. Tutaj, o, cały teren jeszcze jest do wykorzystania. Super. Nie wiem, czy nie połączyć się jeszcze jakoś z tym tutaj. Tylko tu i tak już jest dramat. Znaczy, teraz jest dramat, bo każdy, prawda, wjeżdża, więc no jest dramat. Ale jakby to tutaj jeszcze jakoś tak połączyć ciekawie. Na przykład jakąś taką drogą gdzieś stąd. Jakieś dziwne, takie dziwne skrzyżowanie tu jeszcze zrobić, nie wiem czemu, ale mnie kusi na takie rzeczy. No właśnie, poka. Pod takim kątem, jakby to tak zrobić? Coś takiego. Mega dziwne skrzyżowanko, aż się tutaj coś spsuło. Tego się gra nie spodziewała, na pewno. No tutaj raczej bym chyba sobie wyłączył ten lewoskręt, to bez sensu. Żeby tutaj tylko i wyłącznie była możliwość w ten sposób tutaj wjazdu. Nawet to mogłoby być też z drogi jednokierunkowej. Jednokierunkowa droga, tylko w drugą stronę. No. I tu takie byłoby dzikie skrzyżowanie. Tutaj się jakoś połączyć z tym. Tylko tak za bardzo też nie mam gdzie, bo to by wypadało zrobić jako taką główną drogę. To bym sobie musiał zaktualizować na troszkę szerszy chodnik. Tam się tutaj poburzy. A! Nie tak chciałem to zrobić. Miało być równo. Miało być elegancko, a wyszło jak zwykle. Tylko pytanie jeszcze, no właśnie, żeby mi tutaj dobrze ten mostek też się udał. Tu jest trochę, widzę, niżej było. Dobra, ale no tam... Trochę w tą, trochę w tamtą, to myślę, no po co mu się tutaj sobie takie dziwne rzeczy robić? Pyk. Co, tu sobie przejechać tak? Od razu? I dopiero tutaj się połączyć? No, jednak mosty lepiej wyglądają, gdy są na jednym poziomie. Na takim poziomie właśnie. Tylko tu mi trochę to będzie szło... Po sobie damy stąd wysokość. Żeby jednak mosty były na jednej wysokości. O, dobra. No a tutaj się teraz podłączymy i będzie dobrze. Tu będzie tak. I będzie tak. Fajnie wyszło. Jest to, no i tutaj też łagodny zjeźdź jest. Tam się to też fajnie wyrównało samo z siebie.
Więc jestem zadowolony, to możemy tutaj trochę załagodzić te brzegi, żeby takie nie były ostre. I mamy też jakiś jeszcze kolejny przejazd, przynajmniej w jakąś tam stronę, do tej części miasta jeszcze, więc też bardzo, bardzo fajnie. Tu mi się już pobudowały, jak to fajnie te domki się prezentują, naprawdę mega, mega sztosik to wygląda. To też bym coś sobie jeszcze zrobił, na pewno przy samej tej drodze. Czemu ty tam drzesz tego tak się po... O, ciekawe skrzyżowanie. Bardzo ciekawe skrzyżowanie. Niech będzie. Mogę tutaj rondo zrobić? Ciekawe. Ej, i teraz z tym rondem to ma więcej sensu, bo są łagodniejsze te tutaj zakręty wszystkie. Dobra, dobra, niech będzie. Czyli ronda w tym miejscu to nie był przypadek. To jest specjalnie tutaj zrobione. Dobra, i damy sobie takie jeszcze połączenie w tym miejscu, gdzie oczywiście będzie, nie wiem, czy tu jest sens. Dobra, wszędzie, jak rondo to rondo. Wszyscy to wszyscy. Więcej rond. Bardzo fajna dzielnica rondowa. Serio, ja bym tutaj nie mieszkał, szczerze mówiąc. Także tak, dajcie mi tutaj jeszcze więcej tych domków, takich sztosowych, fajnych. Bo to tutaj się fajnie prezentuje. Miały być trochę wyższe tutaj domki, ale tutaj mamy już też takie lotnisko jednak, więc tutaj taki maks, gdzie może być, jeszcze w tym miejscu. Tu sobie też takie zrobimy, ale no mówię, tam już takie troszkę niższe bym sobie jednak widział przy samym lotnisku. Tu się pousuwali wszyscy. Mam nadzieję, że nowi się pobudują i nie będą narzekali na różne rzeczy. Pokażcie mi tak, po pierwsze, karetka. Mamy tu jakiś szpital gdzieś? To jest szpital w sumie. No dobra, no to majonez, git. Mamy dwie szkoły, uniwerek by się nowy przydał. Ale gdzie jest? Tu jest uniwerek. No to kolejne bym widział to w trochę innej części miasta, nie? Gdzieś tu na przykład bardziej taki uniwerek. Tu mi się nie zmieści, a tu jest teren znowu taki krzywy, że o matko jedyna. Ale tu już prędzej bym sobie to tam jakoś może wyrównał. Na pewno gdzieś by był uniwerek. Tu mamy, widzę, pobudowane. Tu mamy też pobudowane wszystko. Mamy dwa punkty, więc sobie chyba za to już nic nie kupię kompletnie, bo to bardzo mało. No, elektrownię jakąś tam geotermalną, ale to bez sensu. Tu mamy wszystko, tu jest szyćko. To na razie mnie nie stać, wszystko i to na razie mnie nie stać. Także mamy już, moi drodzy, prawie wszystko poodblokowywane. Co mnie osobiście cieszy, szczerze mówiąc. Jak tam koreczki? No, na razie... Aha, bo tu mi się zrobiły sygnalizatory świetne. Wynocha. Od razu ten ruch będzie trochę płynniej, myślę, przebiegał w tym miejscu. Tylko pewnie teraz korki będą w tym miejscu, więc zawsze coś. Autobusy tutaj by sobie jeszcze można puścić, przypuśćmy, gdzieś w te rejony. O, i to metro. To jest już dobre. Metro. Podziemna. Chcieliście naziemną? Ja za bardzo nie mam gdzie takiej stacji naziemnej puścić, szczerze mówiąc. Bo... No, nie mam gdzie, po prostu. To może w kolejnym sezonie, albo w innej części miasta, gdyby coś. Tak, mamy station, ostatnią w tym miejscu. Zrobimy station po środku, czyli tak na oko to gdzieś tu. Station, aż się ucieszyli. No i przy okazji, jak już tu jestem... Szkoda, że sobie nie można dobudować do tego lotniska, ale w sumie się nie dziwię, bo może takie małe, to po co? Tutaj będzie lotnisko, co? Tu będzie metro w tym miejscu. No i teraz wypadałoby to jakoś połączyć jeszcze w miarę. To myślę nie będzie trudne, bo to tu już mamy gotowe. Wystarczy gdzieś stąd sobie po prostu odbić lekko. Na szczęście tu możemy tak to łagodnie zrobić, że nice po prostu. Ojejku. W miarę łagodnie. I łączymy. Prawie mi wyszło, ej. Prawie mi wyszło. Dobra. Także w sumie spoko, bo też bliżej ten budynek jest tych takich wysokich bloków niż tej takiej małej gęstości. Co też mi się podoba. I... O! No! I teraz nice. Musimy sobie tą linię tu tylko jeszcze przedłużyć. Stop. Ta linia, hono, aż tutaj. Aż tutaj. Stop. Alt.
bo tu musimy teraz poddawać te wszystkie jeszcze możliwe przystanki. Chyba się dodało, nie wiem. Okej, okay, no chyba jest Bailando, tylko tam się musi dopiero to ogarnąć. I jeszcze musimy sobie odbudować tutaj te przystanki, które mi się spsuły, co ja spsułem. Tu i tu. Oj, tutaj mi się to ładnie zrobiło. No, także teraz mogą sobie ludzie przez całe miasto jechać. To jest naprawdę długa linia. Ona idzie tu, tu, tu. Tu wszystko przejeżdża, wszystko co możliwe i aż tam leci, nie? Czyli przez całe centrum miasta to leci. Łączy się z dworcem kolejowym, z lotniskiem, z centrum miasta, z portem jednym, drugim. Naprawdę połączenie metra w tym mieście wydaje mi się bardzo fajne, bo sobie można przez całe miasto przejechać metrem w ciągu paru minut, a nie w ciągu paru, prawda, godzin, jak to bywa w tym miejscu. Tutaj, co ja chcę zrobić, tutaj mamy taką główną drogę, to jakieś sklepy, nie? Nawet trochę większe mogą być. Czemu by nie? Tutaj mogą być trochę większe sklepy. Zapotrzebowanie też na nie bardzo... O, biura! Widzę, że ruszyły w końcu. To sobie tutaj też możemy to biur porobić. Na przykład. Tam, gdzie mamy też trochę takich wolnych miejsc, to też czemu by nie zagospodarować to na jakieś biura na przykład. Też będą takie fajne, wysokie budynki. Może nie wszystkie tutaj te wolne przestrzenie, ale jakieś tam części na biura, to myślę... tutaj może by biura w sumie walnąć, bo one są tam, powiedzmy sobie, wygłuszone będą, nie będzie hałasu, a są parkingi obok, więc myślę, że całkiem spoko pomysł. Dobre miejsce, a możemy też tutaj pomóc zrobić te panele takie akustyczne, bo zawsze to pomoże, proszę bardzo, zawsze trochę lepiej, które tu bym mógł zrobić troszkę dalej, jednak bo mamy dosyć tutaj blisko te domki. No nawet całe to bym sobie tak zrobił. O! Trochę późno, ale lepiej późno niż później, prawda? Dobra. Także tak by to może się prezentowało. W kolejnym odcinku zrobimy sobie ciąg dalszy tutaj, albo coś innego w innym miejscu, przypuśćmy tutaj. Także ja się z wami żegnam. Na razie, pa pa!